Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj jedna z ostatnich Kia Exceed, które uchowały nam się z wyprzedaży rocznika 2022. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację. Obejrzyjmy ten samochód z bliska. Kia Exceed. 1.5 turbo, benzyna 160 koni z automatem 7 DCT, 253 Nm momentu obrotowego, wersja wyposażenia Business Line z pakietem DriveWise Plus, przepraszam, w kolorze Dark Pentametal albo Pentametal, dwie różne nazwy, kolor ten sam. Cena cennikowa prezentowanego egzemplarza, jako że jest to auto jeszcze z wyprzedaży rocznika 2022, wiadomo, do negocjacji, 139 900 zł brutto za naprawdę dobrze wyposażony samochód. Mamy tutaj wszystkie systemy bezpieczeństwa, hamowanie autonomiczne, dwupoziomowego asystenta pasa ruchu, mamy czujnik martwego pola z opcją korekty toru jazdy, mamy monitoring ruchu poprzecznego pojazdów podczas cofania, czujniki parkowania przód-tył, reflektory full LED, aktywny tempomat, tutaj jest radar właśnie do aktywnego tempomatu, do hamowania autonomicznego, elektrycznie składane lusterka, felgi 18, chromy wokół okien, ciemne szyby, relingi, jeśli ktoś chciałby zabrać więcej bagaży na wakacje tudzież rowery, żaden problem, można albo zamontować hak, albo boks dachowy. Kontrolka czujnika martwego pola i wykończenie drzwi w wersji Business Line, wszystko wykończone na miękko. Mamy nagłośnik JBL, czyli 8 głośników subwoofer wzmacniacz. Regulacja jasności zegarów, wyświetlaczy, zegary w tej wersji są już cyfrowe. Pierwszy poziom asystenta pasa ruchu, włączenie, wyłączenie czujnika martwego pola, wyłączenie systemów trakcji, kontroli trakcji, przepraszam. Drugi poziom asystenta pasa ruchu, aktywny tempomat, odległość do auta poprzedzającego. Kierownica oczywiście podgrzewana, skórzana, regulowana w dwóch płaszczyznach. Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, z elektryczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego. Podgrzewany, tapicerka półskórzana, tu mamy materiał, po bokach mamy skórę ekologiczną, fotel wygodny, myślę, że spory zakres regulacji, każdy powinien tutaj znaleźć wygodną pozycję dla siebie, podłokietnik przesuwany ze schowkiem, dwa uchwyty na kubek z roletą, elektryczny, ręczny, auto hold, drążek zmiany biegów. Pakiet zimowy, czyli podgrzewane fotele, podgrzewana kierownica, elektrycznie podgrzewana przednia szyba, dwustrefowa klimatyzacja, nawigacja z dostępem do internetu z usługą Kia Connect. Jedno, czego mi brakuje w tej wersji, też brakuje, no może nie brakuje, bo jeśli ktoś nigdy nie miał elektrycznej klapy bagażnika, to nie będzie mu tego brakowało, ale jeśli ktoś miał elektryczną klapę bagażnika, to będzie mu tego brakowało. Elektryka klapy bagażnika wchodzi albo w Business Line Plusie, albo w GT Line. Poza tym uważam samochód naprawdę w pełni wyposażony. Po bokach dwa ISOFIXy, podłokietnik, kanapa dzielona 40-20-40, czyli coś dłuższego tutaj można przewieźć bez żadnego problemu. Nawiew dla pasażerów z tyłu, USB-C do ładowania urządzeń przenośnych. Kolor Dark Pentametal. Kamera, dwupoziomowa podłoga, koło dojazdowe i albo w tej pozycji mamy kawałek schowka i płaską podłogę po złożeniu siedzeń, albo tą podłogę można opuścić i w ten czas bagażnik jest po prostu głębszy. A pod spodem nadal mieści się koło dojazdowe. Tutaj mamy składową pakietu nagłośnienia JBL, czyli subwoofer. Jeszcze raz tylna kanapa, wrzut na deskę, i fotel pasażera z manualną regulacją wysokości, z elektryczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego, również podgrzewany, również wygodny, wyprofilowany,
duży zakres regulacji. Deska miękka, przeszycie, schowek. Ostatnio trochę kilometrów X-Seedem przejechałem i muszę powiedzieć, że naprawdę fajnie to jeździ, rozsądnie pali. I przede wszystkim, co może być sporym zaskoczeniem, ten samochód, pomimo tego, że jest wyżej podniesiony, wyżej zawieszony, on naprawdę fajnie drogi się trzyma. Polecam. Jeśli ktoś jest zainteresowany, jak ten samochód jeździ, zapraszam do poszukania filmów na kanale. Trochę filmów już było. Jeśli ktoś ma ochotę przetestować, poczuć, jak jeździ na własnej skórze, zapraszam. Do jazdy testowej mamy wersję Business Line. Dokładnie taką konfigurację z DriveWise, z pakietem DriveWise. Cena cennikowa 139 900 zł brutto. Do tego promocyjne finansowanie i cenę oczywiście do negocjacji. 58 552 3636. Cyfrowe zegary, grafikę zegarów można oczywiście zmienić. Nawigacja z dostępem do internetu, z usługą Kia Connect. Kamera, dynamiczne linie. Tutaj po prawej stronie mamy informacje z czujników. Możemy wyjść, zobaczyć, ile tam miejsca zostało. Spokojnie. W wersji Business Line mamy również asystenta parkowania i asystenta wyparkowywania. Włączamy go tym przyciskiem przez przytrzymanie. On chyba nam wyjeżdża z miejsca teraz. Ono zgłupiał, ale faktycznie te samochody są dziwnie poustawiane. Kieruj sam, jedź ostrożnie. Ale faktycznie ten samochód potrafi sam zaparkować, potrafi sam wyparkować z tego ciasnego miejsca, jak już zaparkuje. Kamera, dobra jakość obrazu, duża rozdzielczość, wysoka rozdzielczość. 139 900 zł cena cennikowa brutto do negocjacji. Zapraszam. Na dzisiaj dziękuję za uwagę, dziękuję, że obejrzeliście film do końca. Tradycyjnie proszę łapki w górę, subskrypcje, komentarze. To pomaga zwiększyć zasięg moich filmów. Udostępnienia będą również mile widziane. Dziękuję i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Kia. Movement that inspires.